Gdzie są Polacy, tam musi być i afera. Niestety Drutut Ultimate Showdown nie zakończył się tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj omówimy dla Was nie tylko wyniki sportowe, ale też otaczającą finał kontrowersję związaną z polskim składem LoL'a. Witamy serdecznie. Co tam u Was? Weekend mieliśmy zajęty. Byliśmy na wyjeździe integracyjnym związanym z pewnym projektem organizowanym przez pewnego starego dziada. No jest... Co? Źle się działo tam. Zależy jak dla kogo. Ja się świetnie bawię. Bolała głowa. Bolała głowa, tak, to prawda. Czy bolała głowa nas tak samo, jak biednego Drututa? Widzisz, jakie ładne przejście. Kiedy myślisz, okazało się... Drututa bolała głowa? Tak, myślę, że Drututa bolała głowa pod koniec turnieju, który zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku, żebyście oglądali. Cztery drużyny streamerskie, skład polski, skład Niemiec, skład dwóch sklejek ze streamów. Zastanawiam się, czy chcemy zacząć od awantury, dramy, nieporozumienia, czy też może dyskutujemy na temat tego, czy nasze przewidywania się sprawdziły. No tak, najpierw to. Dobra, no to czy nasze przewidywania się sprawdziły? W pewnym sensie tak. Myślę, że w większym stopniu tak niż nie, bo zapowiadaliśmy, że NNO wygra. NNO wygrało, pojawiła się jedna porażka na Losing Peace, no właśnie, co bardzo mnie zdziwiło. To jest jakieś absurdalne, że to się wydarzyło, naprawdę. To nie powinno mieć miejsca. Tak, ogólnie to, że Losing Peace zaszło tak daleko, to jest dość dziwna sytuacja. No tak, ale to już tam pół bidy, nie? Bo czy to Losing Peace, czy L5, to tam można było wylosować prawie. Ale to, że w międzyczasie Losing Peace pokonuje NNO i znajduje się w finale przed nimi w ogóle, to jest jakieś absurdalne dla mnie. Nie rozumiem, jakim cudem to się mogło wydarzyć. Czyli jeśli Lucin Peace na start trafiłoby na NNO, to też by się tak zaczął ten turniej, że 3-1 wygrali z nimi. Dla mnie to jest naprawdę nienormalne, co się wydarzyło. Dziwna sytuacja, ale trzeba przyznać, że Nemesis tam naprawdę robił wszystko, co mógł, tak? Żeby mikromanagować kolegów, jednocześnie dobrze liniować. No było to trudne zadanie, drużyna... trochę tak jak zapowiadaliśmy, że miała dużo potencjału, miała tego okropnego trolla w lesie, na Nunersie. Który zresztą, jak się okazało, nie zdziwił nas niczym. Ale tak poza tym, to w sumie najgorzej nie było, nie? Patrzymy sobie na pozostałe role. Mówiliśmy, że polska drużyna, pozdrowienia do więzienia, zajmie drugie miejsce, no ale my w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, że my zagramy jeden mecz w składzie podstawowym, a kolejna partyjka będzie już z Yamato Kanonem na topie, nie? Że tak. Tylko jeden dzień rozgrywkowy będzie w składzie, powiedzmy, tym wyjściowym. No i kurczę, gdybyśmy mieli Yamato Kanona na topie od samego początku, no to myślę, że nasze przewidywania odnośnie wicemistrzostwa by w ogóle nie zaistniały. No bo Yamato to jest świetny trener, nie, to jest ogólnie ja i tak bym postawił, że oni będą w finale. Bo nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że my na NNO będziemy grali teraz. Czy to nie jest nienormalne? Ale ja nie wiem, czy byśmy... Znaczy, kurczę, powiem Ci, jak miałbym oglądać matchup Jukil kontra Yamato Kanon, no to obawiam się, że byłoby bardzo nieprzyjemnie. Byłoby ciężko. Byłoby dość ze wszystkich top lanerów akurat na Jukila bym nie chciał oglądać. No, bo Yamato to jest fajny trener, fajny gość, miły, sympatyczny kolega i wafle Prince Polo. No ale nie jest graczem i widać było, że jest różnica między gościem, który o tej grze mówi na jej temat myśli, a tym, który siedzi i klika. No i to też pokazuje, że właśnie widzicie, nawet najlepsi trenerzy na świecie nie są tak dobrze jak gracze. No dobra, ale idźmy w ten temat, bo ogólnie jak się towarzystwo dowiedziało, że Kubona nie ma, no to stwierdzili, że trzeba mocnego transferu, tak? Tak. No i nie tyle co plotki, tylko wybór padał na jednego z młodego, sympatycznego zawodnika, jakim jest Sin Miwa. Tak, to jest w ogóle całkiem zabawne, jak ta sytuacja wyglądała z perspektywy widza, a jak ja ją odbierałem, bo akurat... Dosłownie dzień wcześniej, gdzieś przed tym turniejem, z Miwakiem spotkałem się tutaj w Warszawie, ponieważ odszedł na koncert w Stanach i generalnie byliśmy jakby w stałym kontakcie. No i wiedzieliśmy, jakie mamy najbliższe plany. I te plany nie uwzględniały występów na turnieju Drutut Ultimate Showdown. Przede wszystkim z takiego powodu, że Miwak nie dostał do końca potwierdzenia, czy on w ogóle może zagrać w tym turnieju od własnej organizacji. Więc kiedy tylko padło info, że on ma grać w tym turnieju, to była informacja, która powstała trochę bez chyba uzgodnienia z samym zainteresowanym. Tak.
który niespecjalnie miał czas i chęci chyba, żeby ten turniej w ogóle rozgrywać, więc bardzo mnie śmieszy to, że ta awantura, która wynikła, że ona jakby u swoich podstaw ma, no, założenie, które prawdopodobnie i tak by się nie zrealizowało, bo to i tak raczej nie byłby Sinmiwak, nawet gdyby była chęć zagrania tego. Mnie najbardziej zdziwiło to, że dużo takich komentarzy czytałem, że Sinmiwak, jak to profesjonalnego zawodnika teraz do nich dorzucać? A Gurin to jest hobbysta. A Gurin przed chwilą grał relegację w lidze niemieckiej. Tak, to jest hobbysta. I to jeszcze grał relegację dlatego, bo jest ziomkiem, który miał wygrać tę relegację. To nie jest przypadkowy ziom, ale to jest gostek wzięty, bo masz ich rozpierdolić, no. I argumenty, że Sinmiwak nie, bo on jest prosem, dla mnie to jest jakieś absurdalne. Ale Nevesis, przepraszam, nie jest prosem, no dobra, trochę większym palcz niż Miwak. Okej, rozumiem, ten Nevesis chwilę tam nie gra, spoko, dobra, niech już wam będzie. Tym bardziej, że dostał kasztanów do drużyny, nie? No dobra, a kurwa, Reptal nie był prosem? Przed chwilą grał w MVP. Odin nie jest prosem, co to jest w ogóle zagadka? To jest jakaś głupota. To jest sup brany na spotkanie z profesjonalną drużyną, która gra w Gracze NNO, jako cała ta piątka, byli traktowani, powiedzmy, jako zawodnicy profesjonalni, grając w drugiej lidze niemieckiej, wygrywając tę ligę. Nie są traktowani, oni są prosami w tym momencie, no. Nie wiem, dziwna jest to. To jest tak, jakby, może wy tego nie rozumiecie, ale do drugiej ligi niemieckiej drużyny potrafią kupować z Ultraligi. No. Kupować zawodników z Ultraligi. To są prosi. To jest profesjonalne granie w komputer. No. No i stąd dziwna jest dla mnie ta dyskusja, ale ja nie zamierzam tutaj wychodzić w zgodzie z tym popularnym dotwierdzeniem, że zostaliśmy oszukani, my Polacy, system nas nienawidzi. Ja powiem coś, co pewnie się nie spodoba widzom, ale wstyd, kurwa, gdzieś wyjść z Polakami do ludzi. No trochę tak niestety jest. Nie wiem, zawsze jesteśmy głośni, narzekamy, jak się nam coś nie spodoba. Ludzie, ja rozumiem, spięcie o to, bo Drutut może nie najlepiej poradził sobie z tą sytuacją, ale wydaje mi się, że ilość outrage'u, która wylała się na Drututa w zamian za to, jaka decyzja została podjęta, była jednak, kurwa, troszeczkę przesadzona. I nie wiem, my to szczególnie, jak jakiś Polak za granicą coś robi i zrobi coś przeciwko Polsce, to my go kurwa nienawidzimy. Jak Janko streamował po angielsku, to jak idiotycznym było wyzywanie go przez Polaków. Ale miał moment, że ludzie naprawdę się na niego rzucili. Tak, serio. To nie była w pewnym momencie tylko beka. To, co teraz się dzieje, też jest jakieś inne. Polacy są strasznie zachłanni, no. My nie jesteśmy... wiem, gramy turniej, który jest... Okej, o kasę, zgadzam się, ale jest trochę for fun i wydaje mi się, że nie powinniśmy byli aż tak się zesrać o to, co się wydarzyło. Mówię my, bo to niestety kolektywnie jest postrzegane. My jesteśmy ludźmi, którzy idą full in zazwyczaj. No. Jak jest dobrze, jest dobrze. A jak jest źle, to robimy piekiełko, nie? Ma to swoje plusy i minusy, żeby nie było. Bo my akurat przy sukcesie to jesteśmy kibicami niesamowitymi, nie? Jak ta drużyna wygrywała, to tam była jazda, tak? Jak się przegrywa, to nawet takie ostre ataki w naszą drużynę przecież szły, nie? Ale też... I jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć. To nie było tak, że zawodnicy się sprzeciwiali temu Sinmiwakowi na topie. Ja po prostu nie mogę z tego, jak bardzo wiem, że to się by, kurwa, nie wydarzyło, nawet jakby była zgoda na to. No dobrze, ale ludzie tego nie wiedzieli. Ale widzowie, rozumiem, że te argumenty, że to jest proste i tak dalej, to była ta niemiecka publika, tak? Że oni mieli z tym problem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to po pierwsze był wybór, który jest podyktowany wielką presją na Drututcie. Tak czy inaczej, to jest trochę nasza wina, że tak zrobiliśmy i nie powinno być tak, jak było w Lecu. Czyli, że Oskarinin wypada, a wchodzi za niego Wunder, który okazuje się być upgrade'em. W sensie, to psuje to competitive integrity. Nie powinieneś... W sensie, jeżeli twój zawodnik wypada z teamu, w twoim interesie jest zapewnić sobie zmianę, która będzie dla wszystkich sprawiedliwa. Jeżeli tego nie zrobisz, to dlaczego masz być nagradzany lepszym graczem? Powinieneś być ukarany, bo odpierdalasz manianę. Zgoda. No, ale też wydaje mi się, że lepsze takie, wiesz... Lepiej można było to ograć niż Sinmiwak. No bo trzeba było ratować tę drużynę, nie? Ogólnie ja jako widz to strasznie chciałem
Żeby historycznie wszedł tu Arpel. No wiesz, Oj nie. Kubon za Arpela, Arpel za Kubona zawsze było. No ale no to by było lepiej niż Yamato, tak czy siak. Nie Ale, sądzę. a ja myślę, żeby było. Ale whatever, to nie o to chodzi. To akurat tylko dla takich beki, nie? Bo w No. sumie jakbym usłyszał, że Arpel, to jeszcze przyjemniej by mi się to oglądało. Ale tak potem sobie myślałem, że tak znajomości i tak dalej, to czemu nie Leku na przykład? Tak na No. szybko. Nie? Cokolwiek. No, Sinmiwak jest trochę polaryzujący, no bo to jest jednak zawodnik, który dobrze gra w tej Ligi Legend i no, pomógłby nam pewnie wygrać. Myślę, że wtedy byśmy no, mogli wygrać mecz, nie? No, ale to się nie wydarzyło. Grał z nami Yamato, zagrał słabo. No, w sensie, no, zagrał słabo. Zagrał tak, jak się spodziewałem, że zagra. Nie? Czyli poniżej zawodników, którzy cały czas grają w tę grę i widać to było. Aczkolwiek miał swoje momenty, gdzie w fajtach czasem kogoś ornem podrzucił. Tak. No i tyle, no. No i w sumie tyle. No ale tak jak mówię, nawet Rybson napisał takiego tweeta, potem go skasował. Co w nim było właśnie? No Bo właśnie, ja ja... go zobaczyłem tylko na sekundę i zobaczyłem, że my Polacy jesteśmy zachłani, coś tam, więc może poczytamy sobie kilka komentarzy do Drututa, który w podsumowaniu napisał, że dziękuję za oglądanie turnieju, mam nadzieję, że wszystkim się podobało, chciałby to zrobić dalej, bla bla bla. No ale potem jest drugi tweet, w którym pisze, że finałowy cast był słaby w moim wykonaniu, ale mój humor był strasznie popsuty, bo polskie community po prostu wyssało całą zabawę, którą miałem z czytania czatu i przeprowadzenia interakcji z widzami. No i było to po prostu, on tutaj ujmuje tego pure nuclear wasteland, czyli no, że nic nie zostało w nim z ochoty na to, żeby robić ten turniej. I tutaj ja powiem tylko tak, jeżeli po takim wpisie my nie mamy żadnej autorefleksji, że może kurwa przeginamy troszeczkę w turnieju, który nie wymaga czegoś takiego, to... No ale nie ma, bo wojna była dalej. No wiem, to brakuje nam pewnej wrażliwości chyba i polecałbym ją wyrobić. No ale czytam po kolei w takim razie komentarze Proszę. od Polaków. Kolega Gromi. Gromi. Gościu, fajny turniej, fajna inicjatywa, ale popracuj trochę nad mentalem, bo podejmujesz wątpliwe decyzje, a potem robisz z siebie ofiarę i wypierasz się na swoich, pokazując szerokiej publice, że mówienie Polaks jest w sumie spoko i uzasadnione, nie dając kontekstu sytuacji. Ja uważam, że wiadomo, określenie Polaks, ono jest pogardliwe, ale jeżeli się zachowujemy jak taki stereotypowy Polaks, no to się Ja nie ci dziwmy, że ktoś tylko tak powiem określa jedno. później. Ja ci tylko powiem jedno. Żeby. Stereotypy nie biorą się znikąd, tyle powiem. No nie, dobra, no to tam. Okej. Okay. Pewnie tak. Polacy za granicą, jak się ich spotyka, to często to jest jakieś XD. Ja się z tym zgadzam, nie? Ale. Rozumiem tylko, że ta sytuacja była przedstawiona momentami w taki sposób, że Polacy mogli się zdenerwować. I ja się z tym zgadzam, nie? No, tylko że to poszło chyba za daleko, bo to nie była kadra Polski. No nie była. Gdyby to były pojedynki jakieś oficjalne kadry Polski, wydarzyłaby się jakaś taka dziwna sytuacja, no to wtedy to bym zrozumiał taki atak, nie? Ale tego Drututa, w sensie, to pewnie jest trochę tak, że gdyby tu nie był Drutut, to może by to było lżej ze strony Polaków, bo Polacy tak jakąś Tak, szczególną tak. sympatią nie pałają do Drututa, nie? Ale w ogóle my potem będziemy zaskoczeni, że Drutut na przykład nie chce robić czegoś dla polskiego No community. da. Będzie chcieli, kurwa, ale on jest jakimś antypolakiem. Zupełnie bez żadnego powodu. Ja nie wiem, on nas nie lubi? Czemu? No właśnie. Nie wiem, jesteśmy pierdolnięci kolektywnie na tym czacie, co my piszemy, nie? No, ale na ten komentarz Drutut odpisał. Ironia ogromna w tym, co właśnie napisałeś, gościu. Polacy mieli wybór zawodników i decyzja była podjęta myśląc o każdym graczu turnieju, nie tylko o waszej drużynie. Jak mieli się Niemcy, slash Losing Peace, czuć, jakbym nagle dał im upgrade zawodnika? Grow some balls. I pan Gromi odpisuje. Nie ma znaczenia, jak kto się będzie czuł. Skontruję to i powiem ci, żeby tobie wyrosła para i żebyś odpowiadał za swoje decyzje, bo skoro się na coś godzisz, to nie zmieniasz tego na ostatni dzień. Całe szczęście znalazł się ktokolwiek, kto mógł zagrać, bo wcale nie musiało tak być. No i Drus odpisuje, że nawet nie będzie próbował odpowiadać na to po polsku. Decyzja została podjęta for the competitive integrity, o którym wspominaliśmy wcześniej. I przyznaję w poście, że był to mój błąd, żeby zaakceptować te propozycje zmiany na Sinwaka przed turniejem. Okay, czyli niby było dogadane, ale ja kurwa wiem, że nie było w praktyce. Wiesz, o co Nie, chodzi? ja jak czytałem to, to strasznie mnie rozśmieszyło, że Drutu stwierdził. Dobra, pierdolę po polsku pisać. Bo w No. sensie, jeśli tak chciałeś robić, no to już nie odpisuj na starcie po polsku. To tak dziwne to I jest. na końcu jeszcze pisze tak. Polski team został zaoutperformowany i nie pozwalasz, no, odmawiasz zaakceptowania tego,
No i w sumie tyle. Więc no ja trochę ociupinkę racji muszę przyznać Polakom, że jeżeli już było zaakceptowane wcześniej i się wypierasz, to jest to faktycznie nie, trochę lipa. Ja właśnie o tym mówię, że to jak ta sytuacja jest przedstawiona, bo zobacz, gdybyś ty nie porozmawiał z Sinbiwakiem, nie miałbyś okazji, tak. To my byśmy inaczej patrzyli na to. No zupełnie, sytuację. Zupełnie. No właśnie, dlatego ja się trochę nie dziwię, że Polacy się na niego rzucili, nie? Tym bardziej rzeczywiście. Co do Drututa, zdanie Polaków jest takie. Kurwa, dlaczego ty gadasz po angielsku? Wiesz, to podobnie jak z Jankosem było, nie? No i jak on coś zrobił przeciw Polakom, no to zaczynają łączyć te puzzle ludzie, nie? Że ty naprawdę nas nie lubisz. No i ja się trochę nie dziwię, że ludzie się rzucili, ale zdziwiło mnie tylko skala tego, że to aż tak poszło, nie? No. To no koniec z polskim obywatelstwem, to pisze. Albo pisze Jolt Jon. Pan Mikołaj Cyferki, tym turniejem wpisem potwierdziłeś tylko jakim zjebem jesteś w community lola. No, na przykład. No i super. Te. Bardzo no. Fajnie się i lajki takie zbierają rzeczy. Takie komentarze, nie? Marcin, ziemniak 135. Nie no, z mordy dupę zrobiłeś i masz problem. Generał, widziałem, że komentarz również swoim komentarzem podzielił się generał Major Chodolski na górze. Tutaj. Ale tutaj również pada kolejny komentarz. Ty kurwa zsiesz płaczące ze swoimi niemieckimi pieskami, bo Miwak by se dwóch czalków z palcem w dupie zruchał, a wiadomo Niemcowi ciężko PL zdonatować. To nawet nie jest po polsku napisane, ale no kurwa nie mogę. Arka Gdynia 9 pisze tak. Drugi dis kurwa, pół streama płacz, że ktoś go wyzywa na czat i na koniec nic nie powie, debil. JD. No najgorsze jest to, że full poważnie to jest pisane. No. JD antypolaka. Idź z Aksankiem pograć, kretynie. Tylko na EUW, żebyś mógł dodatkowo rowa Niemcowi wylizać. Nie wiem. My jesteśmy, kurwa, normalni tą widownią? Ja rozumiem, że teraz można odbić piłeczkę i powiedzieć, że w sumie to na przykład Francuzi to podobnie się zachowują, nie? No. A może nawet gorzej czasami. Tylko, że tam, my ich jebiemy. Tylko, że my ich atakujemy za to. Tak, tak. My tak. Ich za to atakujemy, a potem dzieje się coś takiego, i wiecie, pamiętacie o co spruli się francuscy fani najbardziej? No. To był moment jak oni poczuli, że coś im ukradziono. Bo oni mówili, że ukradziono im te animacje, które oni tam wiesz. No i oni mieli takie podejście do tego, że ukradli nam portfel, wiesz, na przykład. No. Nie? No, w sensie oni tak samo uznali. I my stwierdziliśmy, że jak możecie nas za kurwa taką kradzież obrażać, nie? I my lecieliśmy z nimi, wy jesteście tacy głupi, że nas wyzywacie o jakieś głupotę. No. No i jak Drutut się na to patrzy, no to szczerze on podobnie może o tym myśleć, że wy mnie zjebem, albo że komuś tam coś tam wylizuje i to jeszcze Niemcom. No nie wiem, jakbym to czytał na jego miejscu, gdzie on turniej zorganizował pierwszy raz. No. Pierwszy raz, to jest pierwsze koty za płoty. To jest w ogóle bardzo trudne, żeby zebrać tylu ludzi w jednym miejscu. Oczywiście, oczywiście. Nie trudne. Wiem, czy wy wiecie, ale był moment, że ten pierwszy mecz oglądało na raz 120 tysięcy ludzi. To jest w ogóle niesamowita liczba, nie? Start taki był turnieju. Dlatego, no nie wiem, chociaż tak odrobinkę pomyśleć, że nie wyzywajmy aż tak, bo kurczę, to może być następna część tego, wiesz. Bo co innego, tam owszem, były komentarze trochę łagodniejsze, że gościu, przyznaj, że źle zrobiłeś. No i z tym się spoko, zgodzę, no. Spoko, ale też wypierdalaj, lizać rowa Niemców, oddawaj paszport, JD, no. Niepotrzebne i no. Nie wiem, co to miało osiągnąć, po prostu nie rozumiem, w jakim celu jest to pisane. Jeżeli chcieliście, jeżeli myśleliście, że takie komentarze naprawią sytuację, nie, one ją tylko pogorszą. Co tu Lewus napisał? Aha, dobra, to do Nemezisa w ogóle. Okay. Wszyscy chwalą, ale my musimy się zesrać, bo przegraliśmy. No. Tak. Wiadomo, boli na Niemca. No, ale bo to jest tak, że jak my byśmy doszli do finału, to pewnie już by tak nie było. No, bardzo mi przykro z takie. Pewnie tak. A i tak ta seria była, znaczy no wiadomo, Niemcy wygrali, to tak widać było, że są lepsi, ale były momenty, że
coś tam graliśmy, nie? Jedna mapa udało się grać. Było, kurwa, ciężko, ale się udało. Była ta pierwsza gra, gdzie już kombekowaliśmy, ale na baronie taki play tam na Zedzie uratował cały mecz. No way. Więc myślę, że ta seria była trochę competitive jednak, nie? Nawet mimo tego, że graliśmy w dużym osłabieniu. I tak jak mówię, pewnie z Miwakiem byśmy wygrali, ale powiem wam szczerze, nie było, kurwa, żadnej rzeczywistości, w której Miwak by autentycznie zagrał ten turniej. No nie było żadnej, musicie mi zaufać na słowo. Ja się zgadzam z tym, że też z tych trzech drużyn akurat my, Suba, mieliśmy chyba najgorszego, patrząc jako trener, nie? No tak. Gdyby tak. Kirej wszedł, no to by była lepsza drużyna. Gdyby LS wszedł za Kesię, to też by była lepsza drużyna. U nas musiał zagrać Yamato Kanon, no i tyle. No. On i tak grał na swojej pozycji. No, no. W sensie mogło być gorzej. No dobra, i teraz wyobraź sobie, że jesteś Drututem, robisz kolejną edycję. Zapraszasz Polaków? Nie. No właśnie, ja nie wiem, czy bym chciał. No nie, nie, nie. W jego pozycji? Nie. No, no bo oni, Polacy nie atakowali turnieju, tylko prosto w Drututa. I on sobie myśli, to po chuj ja mam. Drutut myśli sobie tak, podjąłem decyzję, może się nie spodobała, może popełniłem błąd zgadzając się pierwotnie na to, ale koniec końców jakby stoję przy swoim, tak? To moja decyzja i ona była dobra. Polacy mnie zwyzywali, tak. Kazali mi wypierdalać. Ja mam teraz ich jeszcze zaprosić i dla nich być miły, tak? Właśnie. I teraz, no na pewno. I Drutut jeszcze stoi w tej kolejce, w tym ministerstwie, bo mu ten paszport przecież odbierają. Mówi, kurwa, na tym łeście. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Wild West. No. On gra na iście? Nie, nie. Na łeście. Na łeście. Na łeście. No. No. No to właśnie. No tam pisali, że wypierdalaj na łeste grać jak szanem. A to może on gra na iście? Nie wiem, nie, jednak. No chyba nie. Nie, nie wiem. Akurat tego nie wiem. No, szkoda, że to tak się wydarzyło. Patrzy na nas Europa. Patrzy na nas cały świat. I to, co my to, co będzie zapamiętane z tego turnieju, to nie jest to, czy my wygraliśmy 3-1, czy 3-2, czy przegraliśmy, czy był finał. Ludzie zapamiętają to, że przyszli Polacy i na czacie zrobili wiochę. I potem jest wielkie zdziwienie, że nas się nie szanuje w internecie. I że piszą o nas Polaks. Sami to sobie robicie, więc przestańcie. Jeżeli pisaliście takie komentarze, to nie pomagacie. Mogliście sprawie. Być zdenerwowani, mogliście być rozjuszeni, ja się z tym zgadzam. Bo jak się jest czegoś kibicem i dzieją się takie rzeczy, to też bym się zdenerwował. Ja tak troszeczkę patrzyłem na to, ja się nie mogłem nazwać do końca takim kibicem tej drużyny. Ja się patrzyłem na ten turniej po prostu. Mnie jakoś nie bolało mnie przesadnie, że Polacy czy wygrywają, czy przegrywają. Nie miałem czegoś takiego, szczerze. No, ja właśnie też. Dlatego mi do głowy by nie przyszło napisać Drututowi, że nie masz paszportu i spierdalaj, nie? No. Nie przyszło mi do głowy. Ja rozumiem, że wy moglibyście być zdenerwowani, ale szczerze, jeśli ktoś po takim czymś może napisać człowiekowi, żeby tam szedł wylizać tego i tamtego albo coś, to ja bym chyba nie chciał z takim człowiekiem rozmawiać tak ogólnie. Bo mi się wydaje, że masz coś nie po kolei zełbem po prostu. No. Zastanów się jeden z drugim i trzecim. Ale Peter, co ktoś by musiał by ci zrobić, żebyś ty do niego napisał, żeby on wylizał Niemcowi rowa? No. Nie wiem, ja już chyba nawet ja nie mogę tak do końca napisać. No ja się zgadzam, ale masz konto, alt konto byś miał. Nie wiem. Co, ja nie lubię tak pisać. No, ja no tak, ale co on by mi musiał zrobić? On, Drutut chyba by mi musiał paszport zabrać. Naprawdę. Na solo queue musiałby przegrać mi mecz. No nie, no to tego nie liczymy, bo to wiadomo, wtedy to wypierdalaj ogólnie. Nie, no też nie. No ogólnie musiałby mi coś strasznego prywatnie zrobić. A Drutut nie dał sobie rady, powiedzmy, jeśli już jest nasza ten, to nie poradził sobie z organizacją turnieju jako debiutant. Dobra, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Tak, to może ktoś powiedzieć, że ale useless argument. Ale ja wchodzę w twitterowe bio Drututa i widzę tak, że ma 21 lat napisane. Jak masz 21 lat, jesteś kurwa graczem i robisz taką transmisję, to jest po raz pierwszy, to trudno jest to mentalnie udźwignąć. Nie jesteś gościem, który już od 20 lat właśnie siedzi w tym biznesie, tylko niedawno gościem, co przekroczyłeś... Od 20 lat siedzi na tym świecie. Tak. Niedawno przekroczyłeś 20 i se żyjesz. Jesteś jeszcze... No trochę mentalnym kinosem, bo tak jest, kiedy operuje się w grach komputerowych. Ja tylko patrzę na to wszystko w taki sposób. Tego turnieju mogłoby nie być, po prostu. Mógłby się nie wydarzyć. No. Drutut mógłby nigdy nie wpaść na to, żeby to zrobić.
ale zrobił i to jest duża rzecz. To jest duża rzecz dla całego community, że to się dzieje. I wydaje mi się, że może nie być Polaków w następnym turnieju po prostu. A może nawet jeśli będą, to jednostkowo. Jako ludzie, a nie jako polska drużyna. Bo czemu Drutut miałby nie zaprosić drużyny francuskiej na przykład? Zgoda. No tak. Pewnie więcej. Albo hiszpańskiej. No, to prawda. A dał szansę, bo jest Polakiem. No. Ale w ogóle powiem ci, że podoba mi się ten pomysł, żeby właśnie poprzez takie turnieje zrobić to, o czym my mówimy, że nam brakuje turniejów międzynarodowych. Wiesz, Riot nie chce zrobić! No kurwa, nie zrobimy reprezentacji, ale będzie Team Polska, będzie Team Niemcy, Team Francja, Team Hiszpania i tak nagle... Nie chciałbyś tego oglądać? Chciałbym to oglądać. No właśnie. No. I tak i nagle słuchajcie, można. My akurat ten odcinek jest taki, no wiecie, z negatywnym nastawieniem po tym, co się wydarzyło, nie? No to ale... się patrzy na to. Ale, no powiem szczerze, no i może niektórych to zdziwi. O tym się przyjemniej rozmawia niż o 9. kolejce Leca. No trochę tak, trochę tak. Przyjemniej, tu się coś wydarzyło, to jest duża rzecz. To jest duża rzecz stworzona przez gościa, który nazywa się Max Przechodzień i ma 21 lat. No i git. Dobra, tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie, bo pewnie opinie będą tutaj różne, więc chętnie poczytamy i wejdziemy w polemikę. I jeszcze raz tylko powiem, na sam koniec. Ja się trochę nie dziwię, że się zdenerwowaliście. Jedyne, co mi nie pasuje, to to, że wyzywacie od naprawdę psów człowieka, który stworzył, moim zdaniem, zajebisty turniej. No, no. I tyle od nas. Na razie.